Arkadiusz Żabka, witamy o poranku, witamy słuchaczy Radia 90, internautów i witamy porannego gościa. Dzisiaj Marek Gołosz, dyrektor zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, bo to dzisiaj właściwie no, przygotowania już na ostatniej prostej do Industriady, która po raz 15 zawita także do Rybnika, także na zabytkową kopalnię Ignacy, 1 czerwca. Tak, już za 3 dni Święto Szlaku Zabytków Techniki zagości w zabytkowej kopalni Ignacy. Już po raz 15 raz święto regionalne, święto całej kultury dziedzictwa przemysłowego w Nachojmie. W sobotę, ale przede wszystkim ruszamy już w piątek wieczorem nocną iluminacją, pokazami pracy maszyny parowej, która również zostanie specjalnie oświetlona w strojach z epoki oraz z komentarzem skarbnika, z komentarzem po śląsku, czyli po naszemu. Rybnik chce być znowu pierwszy, wszyscy w sobotę, a Rybnik musi w piątek, dzień wcześniej, tak? No tak, żeby weekend był dobrze rozpoczęty, należy go rozpocząć w piątek, więc w szczególności zapraszamy do kopalni Ignacy w piątek, a w sobotę całe rodziny i wszystkich pasjonatów dziedzictwa przemysłowego już na cały dzień. Jest pan dyrektorem od 2020 roku, wcześniej pan pełnił obowiązki. To jest 4. rok urzędowania na stanowisku dyrektora zabytkowej kopalni. I o tej zabytkowej kopalni też chcę porozmawiać, bo nie byłoby tej zabytkowej kopalni, gdyby nie działania Alojzego Szwachuły z lat 90., kiedy powstało, powołano do życia stowarzyszenie. I tak naprawdę to jest jeden z najmłodszych zabytków na szlaku techniki. Najmłodszy, no niekoniecznie, za nami prawie 230 lat historii. Tak, ale najmłodszy w kontekście tego, że dołączył do tego elitarnego grona. Dołączyliśmy w 2006 roku. No co prawda budynki nie były wtedy wówczas w dobrym stanie. Kopalnia zamykała cały teren przemysłowy w rejonie Niewiadomia, kopalnia Redutowy. Byli pracownicy, wiedzieli, jak to się skończy, więc założyli stowarzyszenie, zaczęli lobbować i walczyć o to, żeby zachować swoje dziedzictwo, dziedzictwo 8 pokoleń rybnickich górników. No i udało się. Udało się uchronić przed tym, co spotkało okoliczne kopalnie, które zostały zamknięte. Dzisiaj możemy się pochwalić liczbami. To jest 20 tysięcy osób, które odwiedziły i 22 tysiące sprzedanych biletów w zeszłym roku i 43 tysiące odwiedzających, zwiedzających kopalnię na co dzień. To jest o wiele większa liczba, bo mamy też bezpłatną ofertę, która również na terenie rekreacyjnym można ją z niej skorzystać. To na przestrzeni? To na przestrzeni no, jednego roku. Natomiast kopalnia pełną parą ruszyła w 2022 roku, w czerwcu. No i od tego fedrujemy intensywnie. Fedrujecie intensywnie. Tą największą perłą, tym największym magnesem jest maszyna parowa. Tak, maszyna parowa ponad stuletnia została sprowadzona z ówczesnego Breslau, czyli z Wrocławia i zachwyciła specjalistów z Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, którzy przyjechali do nas na wizytację, no i byli zachwyceni tym wyjątkowym urządzeniem, które zostało ponownie uruchomione po 15 latach przestoju przez byłych zresztą pracowników i dziś cieszy oko i pokazujemy dzięki temu europejski wymiar rewolucji przemysłowej, bo cała maszyna osadzona jest w szerszym kontekście wystawy Wiek Pary. I to wszystko można zobaczyć, odwiedzając kopalnię Ignacy. Nie można zjechać na dół. To często mówią osoby, które odwiedzają, nie wiem, chociażby Luizę, prawda, w Zabrzu. Nie żal, że zostały zasypane te szyby? Oczywiście, że trochę żal, ale trzeba pamiętać o tym, że Rybnik jest dalej obszarem górniczym. Pod nami wydobywa się czarne złoto, pod nami fedruje akurat kopalnia Redutowy, więc udostępnianie tych przestrzeni na potrzeby ruchu turystycznego wcale nie jest takie łatwe, jak w przypadku naszych partnerów z Muzeum Górnictwa Węglowego. Ale cieszymy się tym, co mamy, bo prawdziwe serce kopalni bije na powierzchni. Ta maszyna wyciągowa parowa jest na powierzchni, więc te przestrzenie i te urządzenia udostępniamy na co dzień zwiedzającym.
Można oczywiście nie zjechać na dół, ale można wejść na górę. Co prawda windy nie ma, ale jest wieża widokowa. Można oczywiście wejść na górę, można zwiedzić wszystkie budynki kopalni oraz skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, a na Industriadę szczególnie zapraszamy rodziny z dziećmi. Jak wchodzimy na górę, to ile mamy do pokonania schodów? 222 schody. Ile dziennie razy pan robi taką rundkę? Raz, a pracownicy częściej. Za karę idą na górę. Z radością. Z radością. Z góry można podziwiać Beskidy, jak jest ładna pogoda. Tak, Beskidy i Sudety. I to wszystko widać. Będą iluminacje na tej wieży, tak? Ja pamiętam, bo tam wiele imprez i wydarzeń odbywało się. To jest obiekt, który można bardzo ładnie zaprezentować. On wręcz pocztówkowo wygląda jeszcze przy tej ładnej iluminacji. Tak, nie tylko wieża, ale wszystkie budynki kopalni będą specjalnie oświetlone na ten dzień. Iluminacje będzie można podziwiać już w piątek oraz w sobotę. To wszystko pięknie wygląda. Brakuje na pewno gastronomii. To jest coś, nad czym miasto musi popracować. Dyrektor pracuje od 4 lat, no bo tam wycieczki mają kłopot. Brakuje takiego punktu, panie dyrektorze. Myślę, że punktów gastronomicznych w okolicach kopalni Ignacy jest wiele, ale chcę zapewnić, że miasto Rybnik, a tym bardziej dyrektor, jest szczerze zainteresowany, żeby punkt gastronomiczny znalazł się na zabytkowej kopalni Ignacy. I takie są plany i myślę, że w nieodległej przyszłości zostaną zrealizowane. W tej chwili posiłkujemy się gastronomią menu kawiarnianego na terenie kopalni, doraźnego, ale w sezonie jak najbardziej można u nas jeść na przykład dobre lody. Lody lodami, ale a propos tej gastronomii, to wiem, że adoptowany ma być budynek, który dzisiaj czeka na pieniądze unijne, tak? Na pieniądze z projektu. Tak, no kondycja samorządów jest taka, że nie da się większej inwestycji zrobić, nie zrobić bez środków zewnętrznych, więc czekamy na wsparcie województwa śląskiego. Myślę, że ono nastąpi. I tam faktycznie przewidziany jest punkt gastronomiczny, a nawet dwa. A nawet dwa. Dla tych lepszych i gorszych gości, czy jak to jest? Restauracja oraz coś lekszego, kawiarnia, bistro. Z tarasem widokowym, mam nadzieję, tak? Zgadza się. Pan redaktor chyba zna projekt budowy. Nie, pan redaktor po prostu ma intuicję i tak sobie wyobraziłem, że taki taras aż tam się prosi. Urząd Marszałkowski faktycznie jest jednym z partnerów, bo została podpisana umowa. Pan ma już nowego zastępcę? Jeszcze nie. Czekamy na ogłoszenie naboru. Czy wiemy, jak będzie wyglądała ta układanka? Bo wiemy, że Urząd Marszałkowski dokłada pieniądze, jednocześnie oczekuje też pewnie realizacji swojej polityki. Ona będzie zbieżna z polityką miasta Rybnika? Koncepcja, Urząd Marszałkowski zaakceptował koncepcję funkcjonowania zabytkowej kopalni Ignacy, którą przedstawiłem w konkursie na stanowisko dyrektora. I tutaj jest pełna jakby poparcie tego, co zostało zamierzone, poparcie naszej wizji i misji naszej instytucji. To jest dziecko prezydenta Kuczery, tak można powiedzieć, zabytkowa kopalnia Ignacy, no bo jak wiemy, to takie jego oczko w głowie. Tymczasem obok ma powstać biogazownia. Do pana też pewnie docierają echa tej inwestycji, chociaż mieszka pan daleko, bo daleko od tej inwestycji, bo w Wyrach, powiecie mikołowskim. Jak pan patrzy na to, co się tam ma wydarzyć? To jest tak, no faktycznie jestem dyrektorem instytucji i jestem spoza Rybnika. To często, że tak powiem, jest mi gdzieś wyciągane. Natomiast istotne jest to, że zabytkowa kopalnia Ignacy jest dziś atrakcją turystyczną już na skalę europejską. Natomiast kolejny obiekt, kolejna inwestycja to wydaje mi się dobry kierunek dla Niewiadomia, dla mieszkańców dzielnicy Niewiadom. Natomiast no, trudno mi się wypowiadać w kwestiach specjalistycznych. Cóż ma powiedzieć dyrektor na tak zadane pytanie, czy jest za, czy jest przeciw? Oczywiście, że jest za, no bo chcę dalej pracować. Pana kontrakt kiedy wygasa? Umowę mam do września 2025 roku. Chce ją pan przedłużyć? Myślę, że tak, ale to już decyzja po stronie organizatora. O szlaku zabytków techniki za chwilę też porozmawiamy już w internetowej części naszej rozmowy, bo ja tylko dodam, że Marek Gołosz przez 9 lat pracował w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie opracowywał mapę tych miejsc, które warto odwiedzić w województwie śląskim. Marek Gołosz, poranny gość Radia 90. Słuchaczom dziękujemy, a teraz przenosimy się do sieci.
No i w naszej sieci Marek Gołosz, dyrektor zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku. Pytam o pana historię pracy w Urzędzie Marszałkowskim. To było 9 lat, kiedy województwo planowało i wymyśliło industriadę. Tak, to prawda. Święto Szlaku Zabytków Techniki to jest taka impreza z marketingowego punktu widzenia kluczowa dla sieci dziedzictwa kultury przemysłowej, czyli sieci łączącej wybrane i najlepsze przykłady dziedzictwa przemysłowego w naszym województwie. I każda taka sieć, każdy taki produkt musi mieć swoje wydarzenie, musi mieć swoje święto i tym właśnie jest Industriada. Najpopularniejsza zresztą też impreza związana z kulturą przemysłową w Polsce i druga co do wielkości w Europie po niemieckiej Ekstraschicht. Ile osób odwiedza rocznie Industriadę, ten festiwal? W ciągu 15 lat uczestników Święta Szlaku Zabytków Techniki było już prawie 1 000 000, więc pokaźna liczba. Co jest tym największym hitem w województwie śląskim? W województwie śląskim największym hitem jest to, że dziedzictwo przemysłowe jest tak bardzo różnorodne, bo nie tylko kopalnie, ale też huty, przemysł spożywczy, przemysł zresztą też lekki w okolicach Bielska-Białej, tam stara fabryka, do którą też warto zwiedzić, ale także przede wszystkim też te kopalnie i huty, które natrwale odcisły piętno, ale też dobry, że tak powiem, wpływ miały na nasz region. Jak Państwo robicie statystyki i sprawdzacie, to odwiedzającym są mieszkańcy województwa śląskiego, którzy chcą zobaczyć, gdzie pracował ich ojciec, dziadek? Czy to są często osoby, które przyjeżdżają specjalnie z ościennych, nie wiem, województw, czy nawet z zapołudniowej granicy, chcą zobaczyć, jak wyglądały te miejsca? Jak wyglądają? Tak, w większej części to na pewno są mieszkańcy województwa śląskiego, którzy chcą pokazać, jak pracowali dziadkowie, pradziadkowie, ojcowie, ale także babcie czy matki. I też na tegorocznej Industriadzie będziemy te wątki eksplorować. Bez współpracy z Muzeum Śląskim przygotowaliśmy wystawę Wykluczenia, zakazy, fotograficzna opowieść o kobietach w przemyśle. Myślę. I te wątki też będziemy poszerzać o ten lokalny koloryt. Przedstawimy 50 wizerunków kobiet na fotografiach, które pracowały w rybnickich zakładach pracy. Więc to dziedzictwo przemysłowe jest niezwykle istotne z tego punktu widzenia, że to jest część wspólna naszego genomu, naszego rybnickiej, ale też regionalnej tożsamości. Jakie obiekty pan by polecił, gdyby miał takie trzy wybrać osobie, która no, nie jest w stanie odwiedzić wszystkich? No, pan redaktor trudne pytanie zadaje, ale dla mnie odpowiedź jest oczywista, że zabytkową kopalnię Ignacy. No tego się spodziewam. Dyrektor, tak. Wspieram tutaj instytucję i naprawdę mój zespół przygotował świetny repertuar na tegoroczną Industriadę. Myślę, że w przypadku słuchaczy Rybnika powinny zainteresować ich takie obiekty jak tu w najbliższej okolicy, czyli nad szybie szybu Chrobry, dawnej kopalni Anna, Prochownia w Pszowie, a także niedawno otwarte karbonarium w Łaźni Moszczynica w Jastrzębiu Zdroju. Czyli nacisk kładziemy na lokalność, bo często jest tak, że my zachwycamy się tym, co jest troszeczkę dalej, nie doceniając to, co mamy. Tak, zwłaszcza, że te trzy obiekty, które przed chwilą wymieniłem, one nie są dostępne na co dzień, więc Industriada jest takim najlepszym powodem na to, żeby zwiedzić je i poznać nasze dziedzictwo, nasze przemysłowe korzenie. Wspomniał pan o Pszowie, to tutaj się zatrzymamy na chwilę. To może być konkurencja dla Rybnika, uzupełnienie rybnickiej oferty? Oczywiście, że to uzupełnienie oferty dziedzictwa kultury przemysłowej. W dawnej kopalni Anna znajdują się maszyny wyciągowe o napędzie elektrycznym. U nas są maszyny parowe, więc się pięknie uzupełniamy i trzymam mocno kciuki za Pszów, aby rozwijał swój produkt turystyczny. Co pan może podpowiedzieć sąsiadom z Pszowa? Nie bać się i robić swoje. Potrzebne są ogromne pieniądze, to wiemy po Rybniku. Często to jest wypominane, że to jest taka
Taka skarbonka, do której się wrzuca pieniądze, wrzuca, wrzuca, wrzuca. Przeciwnicy w ostatniej przecież kampanii wyborczej zarzucali, że to miasto muzeów i tak dalej. No bo to nie są tanie inwestycje. Przede wszystkim zabytkowa kopalnia Ignacy nie jest muzeum z formalnego i praktycznego punktu widzenia. I to jest tak, że inwestycje w kulturę tak naprawdę nie są kosztem, ale są właśnie inwestycją. Jest to inwestycja w nasze dziedzictwo, czyli to, co chcemy z przeszłości brać, chcemy przetwarzać, na nowo przetwarzać i pamiętać o swoich korzeniach. Powiem tak, że 40 milionów kosztowała rewitalizacja zabytkowej kopalni Ignacy od 2015 roku i z punktu widzenia podobnych inwestycji o podobnej skali nie są to aż tak duże pieniądze, jeżeli porównamy inwestycje w Zabrzu, czy w innych obiektach przemysłowych, czy w Wałbrzychu. Więc wiadomo, każdy grosz się liczy, zwłaszcza w samorządzie, ale wydaje mi się, że zabytkowa kopalnia Ignacy warta była rewitalizacji, bo docenili to również eksperci z Europy. I to, no to jest ten koszt, który ponosimy na początku, ale potem utrzymanie samego obiektu też jest kosztowne, to kilka milionów złotych rocznie. To 3 miliony złotych rocznie, z czego milion pochodzi z budżetu województwa śląskiego. Od niedawna. Od niedawna. No i jest SOWA, czyli strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. To też jest taki magnes, który ma przyciągnąć i przyciąga młodych ludzi, uczniów. No bo to jest ważne, żeby ten obiekt cały czas żył, tak? No bo ileż można godzin patrzeć na maszynę parową? Oczywiście są tacy, którzy mogą siedzieć tam godzinami i całymi dniami. Tak, zapewniam, że pasjonatów dziedzictwa kultury przemysłowej jest u nas bardzo wiele, ale prawda jest taka, że oprócz dziedzictwa kultury, dziedzictwa kulturowego, istotne jest również poszerzanie naszej oferty o działalność w zakresie edukacji naukowej. I to staramy się czynić przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie na strefie odkrywania wyobraźni i aktywności, czyli naszej SOWie. Na koniec naszej rozmowy chcę teraz zaprosić słuchaczy w podróż do słonecznej Hiszpanii, gdzie pan Marek Gołosz również bywał. Zresztą kończył studia, które pozwalały mu na to, aby być na Półwyspie Iberyjskim, to prawda? Znaczy, nie po to są studia, żeby przebywać na Półwyspie Ale Iberyjskim. Ale niektórzy, teraz dzisiaj w ogóle studenci po to studiują, żeby korzystać z europejskich programów. Zgadza się, tak, polecam. Ale chcę zapytać o to, bo mówimy o szlaku zabytków techniki, gdzie Hiszpania wzorowała się niejako na tym naszym pomyśle, tak? Tak, w 2018 roku w ramach wizyt studyjnych odwiedziliśmy zarówno kraj Basków, jak i Asturię, czyli region taki typowy górniczy, górnictwa węglu kamiennego. I tam skutecznie zasialiśmy ziarno, w jaki sposób promować dziedzictwo kultury przemysłowej, w jaki sposób promować trudne dziedzictwo kultury przemysłowej. Powstały tam lokalne szlaki tematyczne związane z dziedzictwem przemysłowym, z hutami w kraju Basków i z kopalniami węgla kamiennego w Asturii. To jest tak, że oni się mogą czegoś jednak od nas nauczyć. Tak, zdecydowanie. Czyli to nie jest tak, że my tylko jeździmy po nauki, ale także uczymy. No, prawda jest taka, że parę nauk zdobyliśmy z niemieckiego zagłębia Rury, a następnie przetworzyliśmy szlak zabytków techniki i industriadę pod nasze potrzeby, nasze możliwości, bo prawda to jest taka, że no mamy swoją specyfikę i skutecznie sprzedaliśmy to ponownie na zachód do Hiszpanii. To jeszcze muszę pochwalić zabytkową kopalnię Ignacy za jeszcze jedną rzecz. Podoba mi się, że można w dobrej cenie, czyli niewielkiej cenie, kupić pamiątki. Wiem, że są pierścionki, kolczyki, tak? Tak. Z takim elementem węgla. Dobrze zaopatrzony sklepik to podstawa, panie redaktorze. Tak, ale cena, żeby też nie była zaporowa, to jest istotne, żeby każdy ten młody człowiek, który odwiedza kopalnię, mógł sobie taką pamiątkę przywieźć. Jak najbardziej, no po to jesteśmy, po to te gadżety, które przypominają o udanej wizycie w zabytkowej kopalni Ignacy.
i myślę, że przyciągają, aby ponownie zwiedzić to miejsce. I na koniec Industriada 1 czerwca i tą wisieńką na torcie będzie koncert. To jeszcze powiedzmy, kto zagra, kto wystąpi, bo wiem, że tym gościem specjalnym będzie Janusz Radek. Tak, to prawda, Filharmonia Futura to taka formacja, która łączy muzykę klasyczną z nowoczesnymi, z współczesnymi utworami muzyki rozrywkowej, więc każdy znajdzie tu swój rytm, więc będzie zadowolony. No, strefa gastro, więc dajemy też dobry wyszynk, ale czyli nie trzeba przychodzić z kanapkami. Nie trzeba przychodzić, aha, z kanapkami. Myślę, że warto skorzystać z oferty zabytkowej kopalni Ignacy na miejscu, ale przede wszystkim zapraszamy rodziny z dziećmi, bo będzie inwazja i kumulacja atrakcji dla najmłodszych, bo w końcu to 1 czerwca. No tak, to jest Dzień Dziecka, 1 czerwca. No to już wiemy, gdzie ten dzień należy spędzić. Dziękuję pięknie za wizytę w Radio 90. Porannym gościem Radia 90 był Marek Gołosz, dyrektor zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku. Arkadiusz Żabka, dobrego dnia. Dziękuję za zaproszenie.